Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na kolejny przepis kuchni koreańskiej. Dzisiaj będziemy razem robić roast tteokbokki, czyli takie tteokbokki w bardziej łagodnej wersji. Mnie osobiście one bardzo smakują, więc myślę, że fanom kuchni koreańskiej również. Oczywiście wszystkie składniki jak zwykle mam już przygotowane. Zajrzyjcie proszę do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane proporcje. A teraz zabieramy się do pracy. W dzisiejszym przepisie będę używać tych kłusek ryżowych. Ja je akurat lubię najbardziej. Lubię też kimchi z tej firmy, więc polecam. W opisie filmu będziecie mieli podane adresy, gdzie możecie kupić kłuski ryżowe. Na początek tutaj w rondlu rozgrzewam jedną łyżkę oliwy z oliwek i dodaję bardzo drobno pokrojony boczek wędzony. Mam tutaj 80 gramów. I poczekam, jak on się troszkę przesmaży. I potem będziemy dodawać cebulę i czosnek. Pięknie pachnie ten boczek wędzony. Zaraz będzie jeszcze ładniej tutaj pachniało, jak dodam cebulę. Ja dodaję taką jedną cebulę średnią, pokrojoną w piórka. Rozdzielam te piórka, żeby było widać. I mam 4 ząbki czosnku, które sobie pokroiłam w plasterki. I zaczekamy, aż cebulka się troszkę zacznie zrumieniać. I wtedy dodamy kiełbaski. Mogę dodać już kiełbaski. Ja mam tutaj 4 sztuki kiełbasek cielęcych. Tak sobie je troszeczkę ponacinałam. I teraz niech się tutaj ładnie połączą. Będę obsmażać to, tylko muszę zmniejszyć temperaturę, żeby się nam tutaj nic nie przypaliło. No niech jakieś 3 minutki sobie tutaj to pobędzie. Oczywiście trzeba pilnować. I teraz dodaję wymieszane mleko z śmietanką 30 w proporcjach 180 ml śmietanki i 320 ml mleka. Także moi kochani, tutaj dzisiaj zbyt dietetycznie nie będzie, ale ja akurat na diecie nie jestem. Teraz zaczekam, aż się troszeczkę zacznie tutaj przygrzewać. Można dodać już pastę gochujang. Myślę, że fanom kuchni koreańskiej nie muszę je przedstawiać. Dodam tak około 1 łyżki. Delikatnie tutaj trzeba ją rozprowadzić. Już nam się zaczyna robić taki ładny różowy kolor. Stąd ta nazwa roast tteokbokki. I w tym naczynku mam gochugaru, czyli paprykę do kimchi. Dodam taką, można powiedzieć, 1/4 łyżeczki. Że nie możecie poczuć zapachu, bo naprawdę pachnie bardzo ładnie, bardzo smacznie. Jeśli macie dostęp do sklepu koreańskiego, możecie sobie dodać fish cake'i. Ja właśnie dodaję dzisiaj w takiej postaci. Też Wam podlinkuję, gdzie możecie sobie na przykład przez internet kupić fish cake'i. Jeżeli nie będziecie mieli, to dodajcie może więcej kiełbasek. Teraz zaczekam jakąś minutę. No i pora dodać już kluski ryżowe. Ja dodaję tutaj 500 gramów. To jest taka porcja dla 3 dość głodnych osób, bo to danie jest, myślę, dosyć syte. Będziemy sobie dzisiaj podjadać na obiad. Jeżeli macie kuski ryżowe, które są mrożone, to włóżcie na chwilkę do zimnej wody.
przed dodaniem do rondelka. Ja jeszcze sobie dodam jajka ugotowane na twardo, też 3 sztuki dla każdego po jednym. Tutaj też będą fajnie pasować jajka przepiórcze, ale ja niestety szukałam i nie udało mi się znaleźć dzisiaj w sklepie. Jak wy będziecie mogli kupić, to sobie użyjcie jajka przepiórcze, ale bardzo je się trudno obiera, więc myślę, że łatwiej będzie z jajkami kurzymi. I teraz zostawię na 7 minut. Zanim przełożę na talerz, to jeszcze doprawię solą. I koniecznie świeżo zmielony pieprz czarny. Jak widzicie, spora ilość. To po prostu bardzo lubię i doprawiam już według własnego gustu. Świeżo zmielony czarny pieprz to jest w ogóle coś wspaniałego. Teraz już będzie można nakładać. Ale to pięknie pachnie. Kocham topoki w każdej wersji. Oczywiście jajeczko. Muszę trochę przystopować z tym nakładaniem, bo nie będę dzisiaj oczywiście jadła sama. Moi stali widzowie wiedzą, że bez dymki to tu się dzisiaj impreza nie zakończy. Kocham dymkę, więc dodaję. Do tego dania naprawdę będzie super smakować. No i jeszcze troszkę rozpusty. Granat padano. No i teraz już nie pozostaje nic innego, jak zabrać się za jedzenie. Życzę wam smacznego, cokolwiek dzisiaj macie na obiad, śniadanie lub kolację. Nie wiem, kiedy oglądacie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!